Regionalna Telewizja Kablowa, witam serdecznie, zapraszam do naszego programu, w którym witam naszych gości. Profesor Tadeusz Kudłacz, dyrektor Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu. Dzień dobry. Dzień dobry. Profesor Jerzy Kornaś, wykładowca tego Instytutu Ekonomicznego. Witam panowie. Dzień dobry. Koniec roku się zbliża, gdybyśmy spróbowali, chyba nie jest za wcześnie jeszcze na podsumować rok mijający. Z jednej strony troszkę politycznie, z drugiej strony ekonomicznie. Gdybym panów zapytał tak przewrotnie, czy pod koniec roku widzicie panowie jakieś jasne punkty, dobre informacje, dobre wiadomości, którymi moglibyśmy próbować ten rok zakończyć? Czy powiemy, ciężko, jak wymienimy litanie ostatnich wydarzeń, to ciężko szukać jasnej strony tego roku. W mojej opinii, no niestety na plan pierwszy, przynajmniej w tej dyskusji ogólnospołecznej, przebijają się te gorsze informacje i one przysparzają wiele troski wszystkim, całemu społeczeństwu, ja sądzę, prawie całemu społeczeństwu. Mówię tu o sytuacji przede wszystkim zdrowotnej, gdzie jesteśmy, trudno powiedzieć, czy w szczycie, czy po szczycie, no bo jeżeli chodzi o statystyki, jest to różnie interpretowane kolejnej, czwartej fali. I ona jest tragiczna, wręcz ja sądzę, że właściwym określeniem jest tragiczna, chociażby wczorajsze informacje o prawie 670 zmarłych. To jest coś. Wymowa liczb, statystyka, tak? Tak. To funkcjonuje takie obiegowe przelicznik, ile to jest autobusów. No jest to sporo autobusów, gdybyśmy przeliczyli ludzi, którzy odchodzą w dużym stopniu z powodu COVID-u. Mówię w dużym stopniu, bo sądzę, że te choroby towarzyszące również w istotny sposób rzutują na tą statystykę i niepokojąca jest relacja między zachorowaniami i śmiertelnością, jeżeli to zestawimy do statystyki innych krajów, gdzie ten wskaźnik szczepienia, gdzie pewno poziom również służby zdrowia jest znacznie lepszy. Ten wskaźnik, jeżeli chodzi o Polskę, no stawia nas raczej w tyłach. Panie profesorze, złe wiadomości w zdrowiu, ja bym postawił przecinek, w ekonomii. W ekonomii ja bym powiedział, że nie jest aż tak źle. No ale ja myślę o portfelu przeciętnego Kowalskiego. No tak, wiem. Czyli na myśli pan redaktor ma pewną inflację, która nie jest rzeczywiście optymistycznym wskaźnikiem. Ta inflacja jest bardzo wysoka. 7,8% sprzed dwóch czy trzech dni wskaźnik, w zależności od tego, jak to jest liczone, no to jest coś, co jest bardzo niebezpieczne. No to jest początek tej naszej listy złych wiadomości. Zaraz ją rozwiniemy. Panie profesorze, zdrowie, ekonomia, a w trzeciej kolejności polityka, która no, nierozerwalnie się z tym łączy. Tutaj też chyba wiadomości złych było więcej niż dobrych. Chyba, że się mylę. No. To zależy, jaką wagę do każdej wiadomości będziemy przywiązywać. Natomiast powiem tak, że no niewątpliwie, że pandemia przesłoniła także sprawy polityczne w gruncie rzeczy, bo jednak uwaga społeczeństwa koncentruje się na sprawach zdrowotnych, które, mówiąc krótko, muszą mieć priorytet, to jest oczywiste. Ale ja się nie będę ustosunkowywał w tej chwili do tego, czy jak my sobie radzimy w tej pandemii, bo zawsze można podać przykłady, że gdzie indziej jest gorzej, gdzie indziej jest lepiej. To jest problem trudny do jednoznacznej interpretacji. Do jednoznacznej interpretacji. Natomiast myślę, że dla mnie jest sprawą niepokojącą no niestety działania Polski, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, działania przede wszystkim państwa. Dlatego, że z jednej strony mamy ten problem, prawda, związany z migrantami na granicy białoruskiej i z punktu widzenia no, historii Polski, a no jestem też z wykształcenia historykiem, no dostrzegam w tej kwestii, powiedzmy sobie, migrantów i tego, co się na granicy wschodniej robi, no niestety bardzo niepokojące z punktu widzenia historii Polaków. Ja nie będę już nawiązywał, że myśmy też migrowali, mieliśmy powstania, prawda, w XIX wieku i też liczyliśmy, i też pukaliśmy do różnych drzwi, tak? Pukaliśmy do różnych drzwi. No w tej chwili myślę, że
przynajmniej sądząc po różnych publikacjach, nie tylko polskich, ale i zagranicznych, że jest to sprawa, jeśli chodzi o granicę wschodnią Unii Europejskiej. I my jesteśmy jakby tą szpicą Unii w tej chwili europejskiej. No bo ja jeszcze doskonale pamiętam rok temu, półtora roku temu, kwestie, które były związane z migracją na Morzu Śródziemnym, prawda? Co się tam również działo, prawda? Gdzie dochodziło do sytuacji, które, no, powiedzmy sobie, w krajach demokratycznych nie powinny mieć miejsca, a jednak. Myślałem, że na pierwszym miejscu wymieni pan nie sytuację na granicy, ale na przykład relacje na linii Polska-Unia Europejska. No właśnie, także chciałem do tego zmierzać jeszcze, że no niestety mamy problem z Unią Europejską. Zaczął się od sprawy Trybunału Sprawiedliwości, prawda? I systematycznie, no, czytając różnego rodzaju informacje, dostrzegam, że nasze miejsce w Unii Europejskiej jakoś tak, prawda, się kształtuje w tej chwili nieciekawie. To znaczy Polacy są zainteresowani, takie przynajmniej badania opinii publicznej pokazują, że Polacy są w większości za tym, żebyśmy w tej Unii byli i żebyśmy w tej Unii zajmowali, no, dobrą pozycję, prawda? Gdy tymczasem mamy problem sporu między Polską a Unią Europejską, czy inaczej organami Unii Europejskiej, i nie wiadomo, jak ten spór do końca będzie wyglądał. I ile będzie nas kosztował, ale postawmy tutaj na razie trzy kropeczki, za moment wrócimy do tego wątku, jeśli pan pozwoli, bo wkraczamy, no, jak się domyślam, w sferę ekonomiczną, w sferę pieniędzy. Panie profesorze, zwracam się do profesora Tadeusza Kudłacza. Te ekonomiczne niepokoje przeciętnego Kowalskiego pod koniec roku i ta wysoka inflacja, o której zaczęliśmy mówić, jeśli mówimy, że jest najwyższa od lat ponad 20, tak, ponad 20, ale z drugiej strony słyszymy, że przyszły rok, zawsze z nowym rokiem to wiążemy nowe nadzieje, że on się zacznie jeszcze wyższą inflacją, to gdzie szukać optymizmu? Być może jest tak, jak pan redaktor przypuszcza, odnosząc się pewno do takich prognoz, że z początkiem roku może być gorzej. Natomiast gdybyśmy wzięli pod uwagę cały rok, jest takie w ekonomii określenie ceteris paribus, gdyby się te okoliczności nie pozmieniały, to ja sądzę, że mamy prawo oczekiwać nie tylko ustabilizowania się tego wskaźnika, ale również pewnego spadku. To będzie w bardzo wysokim stopniu zależało od zachowania, nie tylko od decyzji takich twardych, związanych ze stopami procentowymi banku centralnego, ale również od, powiedziałbym, pewnej retoryki, narracji, jaka będzie płynęła do tego części społeczeństwa, które, no, rozumie zachodzące procesy gospodarcze. A od tej części zależy prosperity naszej gospodarki. Mówię tu o zachowaniu przedsiębiorców, o przedsiębiorczości, bo każdy, kto prowadzi biznes albo zamierza taki biznes rozwijać, z uwagą analizuje sytuację istniejącą i zaczyna zastanawiać się o pewnej perspektywie, co do której jest w miarę wiarygodna możliwość przewidywań, czy ta inflacja będzie wyhamowywała, czy ta inflacja może się rozwijać. I jak wskaźnik 7,8, czy powiedzmy w granicach 8% jest niebezpiecznym wskaźnikiem, bowiem tylko dwa punkty procentowe do dwucyfrowej, a dwucyfrowa inflacja jest zjawiskiem samonakręcającym się, jest zjawiskiem, które może wymknąć się spod jakiejkolwiek kontroli. Przeżywaliśmy to w latach 90. Ale inflacja była nieporównywalna, prawda? No wtedy, w ogóle może nie odwołujmy się do tego dzisiaj okresu. Bo gęsią skórkę poczujemy na plecach ze strachu. Wysoka inflacja, wspominając o biznesie, rzutuje między innymi na przykład na planowanie procesu produkcyjnego, bo ceny surowców tak szybko się zmieniają, że to, co dziś skalkuluje, za miesiąc, za dwa będzie nieaktualne. Dokładnie. I nieopłacalne. Te 7-8% inflacji kiepsko się ma do pewnych wskaźników, których ceny wzrosły. Cena stali, cena wielu surowców. To wzrost jest nie tylko w procentach, ale w krotności może być liczony. I to jest przerażające. Ale również przy inflacji będzie presja
presja rynku pracy. Rynek pracy w Polsce jest coraz bardziej napięty, coraz bardziej... W sensie braku rąk do pracy. Coraz bardziej pracodawców, a nie pracobiorców. Będzie presja na wzrost płac. W sytuacji wysokiej inflacji i polityki, która ma stabilizować sytuację i w perspektywie zmierzać do zmniejszenia, musi być prowadzona polityka twardego pieniądza. Polityka, która no niestety będzie ograniczała dopływ na rynek tych pieniędzy. Tu na przykład jest, może być ciekawe zachowanie sytuacji, gdy, ja wierzę w to, w końcu Polska otrzyma no należne jej przewidziane fundusze z Unii Europejskiej. I ja tu wracam do profesora Jerzego Kornasia. Tam daliśmy trzy kropeczki, a zbliżaliśmy się właśnie do tematu funduszu odbudowy. Panie profesorze, pieniądze, to słowo się bardzo często powtarza, ale pieniądze z funduszu odbudowy to jest ten zastrzyk gotówki, na który Polska czeka w tym momencie jak nigdy dotąd, zagrożony czy niemożliwy już jest fundusz odbudowy? Nie, ja myślę, że Polska ten fundusz odbudowy dostanie, chyba że stosunki nasze z Unią Europejską na tyle się pogorszą, że dojdziemy do pewnego momentu, no, który określamy, że będziemy chcieli polexit, prawda? Ale tu już robi się groźnie. Ale tu robi się groźnie. Ja myślę, że do tego jednak mimo wszystko nie dojdzie, chociaż obserwuję wypowiedzi wielu polityków rządzących, którzy nawet są jakby tym zachwyceni, że może byśmy jednak z tej Unii zrezygnowali. Tylko ja się zastanawiam, jaka to jest perspektywa polityczna, bo to, co Polska zyskała przez to, że weszła do Unii, że otrzymuje określone środki, że ma możliwości rozwojowe i to teraz przerwać, to ja sobie nie wyobrażam takiej perspektywy, bo... A jak byśmy w ogóle mieli funkcjonować w dzisiejszym świecie, nie będąc członkiem Unii Europejskiej? No nie wiem, jako państwo chyba wyizolowane, bo ani byśmy nie mieli dobrych stosunków z Zachodem, ani ze Wschodem, więc w tej sytuacji wchodzimy w jakąś pewną izolację. Nie mówiąc, pan ma na myśli stosunki polityczne, tak? Ale gdzie stosunki ekonomiczne, wymiana handlowa? No tak? Więc właśnie, to jest też problem, który tu profesor Kudłacz podjąłby może głębiej niż ja, mianowicie no, to będzie rzutowało na gospodarkę. Musi rzutować, bo kwestia dzisiaj gospodarka to nie jest tylko gospodarka zamknięta, narodowa, państwowa, tylko to jest gospodarka, która ma no, przynajmniej po okresie transformacji gospodarczej ma, że tak powiem, powiązania silne zewnętrzne, międzynarodowe. Pieniądz nie ma narodowości. Tak. I w związku z tym to jest no, dość poważne zagrożenie. Panie profesorze, został pan wywołany. Tak, tak. Przełożenie na gospodarkę, ale wcześniej jeszcze pewne takie spostrzeżenie. Tak naprawdę to ja nie wierzę w szczere intencje klasy politycznej, tej rządzącej obecnie, co do polexitu. Ja bardziej bym to stawiał jako przyjęto pewną strategię zachowań. Strategia negocjacyjna? Do negocjacji potrzebna, po to, żeby pokazywać, no ale my możemy pokazać pewien problem, bo polexit dla Unii Europejskiej byłby olbrzymim problemem, mimo różnicy potencjałów gospodarczych, większym niż stworzyła Wielka Brytania, bowiem działoby się to na tym kontynentalnej części Europy, to po pierwsze, gdzie te chociażby kwestia Schengen, przepływu, wolności, no, bardziej intensywnie się zaznacza. Natomiast profesor użył takiego określenia, że Polska ma problem z Unią Europejską. To jest obospólny problem. Unia Europejska ma problem z Polską. Niewątpliwie, zresztą wypowiedź szefa CUE wczoraj czy przedwczoraj dla Politico wyraźnie wskazuje, że oni dostrzegają, że to jest problem całościowy Unii Europejskiej, jest pewnym zagrożeniem pewnej integralności, spójności funkcjonowania przyszłości Unii Europejskiej. Ja nie wierzę w to. Mam taką nadzieję, że nie jest szczerą intencją rządzących doprowadzenie do rozczłonkowania Unii Europejskiej. Nigdy tego głośno nie powiedzieli chyba, tak? To pytanie, które redaktor postawił, co wtedy?
Co wtedy? No co, proszę sobie wyobrazić, że Polska przestaje być członkiem Unii Europejskiej. Ja sądzę, że reakcja społeczeństwa byłaby natychmiastowa i gwałtowna. Przestajemy funkcjonować w systemie Schengen, granice dla rynku pracy są zamknięte, granice dla przepływu towarów, usług są zamknięte. Przecież w chwili obecnej sieć powiązań gospodarczych, chociażby Polska-Niemcy, jest tak intensywna, że ani Niemcy, ani Polska sobie ta część gospodarcza nie wyobraża sytuacji, że nagle to następuje tąpnięcie, zamknięcie, i wracamy do sytuacji sprzed 2004 roku. Zachęcałem na początku programu do szukania jasnych punktów na horyzoncie, a im dłużej rozmawiamy, tym więcej pojawia się wątków nie nastrajających optymistycznie. Ale właśnie, kontynuując ten wątek, ja podobnie jak profesor Kornaś wierzę w to, że wcześniej czy później Polska otrzyma te środki, zarówno te, które związane są ze wsparciem tej sytuacji covidowej, jak i fundusze z funduszy strukturalnych. Polska otrzyma, wierzę w to, że będzie beneficjentem, czyli to wtedy, ja sądzę, pojawią się symptomy pozytywne. To musi nastąpić w 2022 roku. Nie wyobrażam sobie trwania dalej. Panowie, Fundusz Odbudowy to spodziewane jedne ogromne pieniądze, ale mamy tutaj jeszcze punkt B, środki finansowe w nowej perspektywie 2021-2027. To są te pieniądze, które powiedzmy z automatu powinna Polska zacząć otrzymywać. Gdyby Fundusz Odbudowy i środki finansowe z nowej perspektywy zostały uruchomione, to co to oznacza dla Polski, co to oznacza dla polskiego przedsiębiorcy, dla Polaków? No co to oznacza dla Polaków? Dla Polaków oznacza to oczywiste wsparcie, które jest już widocznie, że jest potrzebne. To oznacza, że... Odczuwamy już brak tych pieniędzy. Odczuwamy już brak tych pieniędzy i wydaje mi się, że gdyby te środki... No, chociaż nie jestem takim pesymistą, żeby sądzić, iż rzeczywiście my wyjdziemy z Unii, bo no, to jest jednak i proces, i procedura, a w tym czasie może się wiele zmienić. Także... Ale przyglądaliśmy się, jak Anglicy wychodzili. Tak, no ale to też długo trwało i Anglicy tam te, no, nie za bardzo w konsekwencji byli zadowoleni z tego wyjścia. I do końca chociaż... nie wiedzieli, po której stronie, tak? Czy zamknąć te drzwi, czy stać tak, w przeciągu? Tak, zrobione było już przesądzony był Brexit i w związku z tym tu cofnąć już się nie można było. Natomiast my jesteśmy przed tym. Ale ja tak odczuwam politycznie, patrząc na różne wypowiedzi, no przede wszystkim naszych polityków i publicystów, że to jest jakby taki argument, to bym się zgadzał z profesorem Kudłaczem, że może by bardziej naciskający na Unię, a może coś się da więcej, a może będzie nasze lepsze miejsce w Unii Europejskiej, jeżeli będziemy właśnie tutaj używać tego argumentu polexitu. Natomiast oczywiście nie sądzę, żebyśmy to rzeczywiście dokonali, tym bardziej, że proszę pamiętać jeszcze o innych kwestiach. No, nie mamy w Polsce władzy, która jest dana raz na zawsze. A myślę, że poza... To dobrze czy źle? Proszę? To dobrze no czy dobrze. Źle? No dobrze, bo będą wybory, mam nadzieję, że demokratyczne, a jeśli będą wybory, to prawdopodobnie dojdzie do zmiany władzy. A... Pan mówi to przez pryzmat najnowszych sondaży, tak? Tak. I stąd no, nie jestem w tym znaczeniu pesymistą, że akurat my się znajdziemy w tym miejscu, gdzie będziemy chcieli z Unii wychodzić, bo to byłaby dla nas olbrzymia strata. Mhm. Panowie, wspomnieliśmy, panie profesorze, już o środkach finansowych z nowej perspektywy finansowej. Natomiast już blisko dwa miesiące temu, między innymi Instytut Ekonomiczny PWSZ był współorganizatorem konferencji Sądecznictwa w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2021-2027. Czy w związku z tym, po tych dwóch miesiącach, czy w związku z tym, co obserwujemy w tej chwili na arenie politycznej międzynarodowej,
to, co panowie powiedzieliście na tej konferencji, traci aktualność albo jest chociaż trochę zagrożone? Jeżeli pan dyrektor pozwoli, zaraz wrócę do tego pytania, natomiast jeszcze kontynuując ten wątek, jeżeli można. Oczywiście. Co profesor Kornaś przedstawiał, mianowicie ta perspektywa otrzymania, nieotrzymania środków Unii Europejskiej. Ja sądzę, że Polska otrzyma. Co by było, gdyby nie otrzymała? W chwili obecnej, bo to przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, że środki z Unii Europejskiej to nie są środki, które wprost, bezpośrednio konsumują przedsiębiorstwa, przedsiębiorcy. Pośrednio jedynie to pozytywnie oddziaływuje. Natomiast są to środki, które przede wszystkim są konieczne do kontynuowania przebudowy infrastrukturalnej Polski. W chwili obecnej te inwestycje infrastrukturalne, poważne, związane nie tylko z drogami, ciągle trwają, ale to jest w dużym stopniu związane ze sposobem rozliczania poprzedniego okresu N+2, N+3, czyli jeszcze z tej puli, która dotychczas była przeznaczana w poprzedniej perspektywie. Natomiast brak ich w następnych latach spowoduje, że te inwestycje będą zamierać, że przedsiębiorstwa, które żyją z realizacji tej przebudowy infrastrukturalnej, nie tylko przedsiębiorstwa budowlane, przestaną mieć obszar działania. Żeby to zilustrować, na przykład takie firmy sądeckie jak Newag, na przykład, producent taboru kolejowego? Na przykład jak Newag. Jest Sądecczyzna, obfituje mocno, i to jest jeden z wyróżników w Małopolsce, ale nie tylko, w te drobne przedsiębiorstwa budowlane. Takie, które nie wiem, czy słowo drobne, czy oni by się nie obrazili o to? Myślę, że nie. Mikro budowlańcy, którzy te przedsiębiorstwa nawet są znane w skali Małopolski, gdzie załóżmy indywidualnie budują domki, a więc podejmują się takich mniejszych inwestycji. No i sądzę, że ten front pracy by ucierpiał. Natomiast wracając do pytania dotyczącego sądeckiego obszaru funkcjonalnego, no ja mam nadzieję, że to, o czym była dyskusja i ta nadzieja, która tam była wyrażana, więc Sądecczyzna w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej jest ciągle aktualna i to, co razem z profesorem Kornasiem przedstawialiśmy, pewny taki scenariusz bardziej optymistyczny, że wcześniej czy później Polska jednak otrzyma te środki, Małopolska otrzyma te środki, a więc i Sądecczyzna z tych środków będzie mogła korzystać. Na co? No już między innymi na tej konferencji jakiś zarys był, tam odbyła się dyskusja na przykład między przedsiębiorcami, którzy mają swoje wyobrażenie, co chcieliby, aby się w Nowym Sączu, w najbliższym otoczeniu, w ogóle w tym obszarze funkcjonalnym powiatu nowosądeckiego zmieniało, bo i oni w jakiś sposób mogą z tego korzystać. A sądeckie władze wsłuchują się w głos przedsiębiorców? No, mam nadzieję, że się wsłuchują. Ja w każdym razie nie mógłbym. Nie mam takich przesłanek, nie mam takich spostrzeżeń, które by uprawniały mnie, że czy to władze samorządowe Nowego Sącza, czy władze samorządowe powiatu nowosądeckiego ignorują potrzeby, ignorują... Myślałem, że to, może ignorują tej, to, myślałem, że to wynikało z tej dyskusji podczas konferencji. Podczas konferencji były zgłaszane pod adresem władz pewne postulaty, że ten obszar może być zaniedbany, że ten obszar warto zainteresować, jak chociażby kwestia systemu ciepłowniczego Polski i najbliższych gmin. Na ile pamiętam, ten wątek pojawił się, że tu można by było coś więcej zrobić. No, na Sądecczyźnie, w Nowym Sączu, w obszarze turystycznym, o unikalnych walorach turystycznych, poziom skażenia jest dosyć wysoki. I statystyki na przykład dla Nowego Sącza są, powiedziałbym, nawet w pewnych okresach wręcz kompromitujące w skali nie tylko Małopolski i Polski, ale i w skali Europy, gdzie podnosiło się, że Nowy Sącz któreś tam miejsce zajmuje w rankingu miast tej skali. Nie przypominajmy tego miejsca, żeby Sądeczanom nie psuć.
Nie, właśnie przypominam dlatego, że z mojej wiedzy wynika, że władze mają pewien pomysł, jak z tym walczyć. I do tego są potrzebne właśnie środki. Proszę zwrócić uwagę, że problem zanieczyszczeń to nie jest problem Nowego Sącza w granicach administracyjnych. To jest problem zespołu gmin, które muszą solidarnie podjąć decyzję. Przykład Krakowa. Statystyki ostatnich dni wskazują, że smog w Krakowie jest bardzo wysoki i winą za to obarcza się gminy okrążające Kraków, gdzie niestety jeszcze nie działa. Nie działają decyzje, które eliminują. Bo wiatr wieje, kiedy chce. No niestety. Tak? Wieje. Panie profesorze, podsumowując naszą dyskusję. Ale tu jeszcze jedną uwagę, bardzo jeśli proszę. Można, bo to jest dla mnie, powiedziałbym, osobiście bolesne. Ja bardzo lubię przyjeżdżać do Krynicy. Jedną mam taką refleksję, bardzo smutną. Dziwię się, że ona jest tolerowana. No, miasto uzdrowiskowe, prawda? A przez centrum miasta przejeżdżają tiry. Mogę o tę poprosić pana po tej refleksji, podsumowując naszą rozmowę. Poruszyliśmy takie obszary jak zdrowie, ekonomia i trzy kropki, potem polityka rzutująca na te wszystkie obszary. Czy dynamika wydarzeń w każdej z tych sfer, tak, w zdrowiu, w ekonomii, a mówiliśmy, że sytuacja jest zmieniająca się bardzo szybko. Czy możemy z optymizmem patrzeć na ten rozpoczynający się lada moment 2020 rok? Czy dynamika wydarzeń może nam troszeczkę popsuć jeszcze te scenariusze? No myślę, że generalnie mówimy o pewnych zagrożeniach, które dostrzegamy już obecnie w tym roku. Natomiast czy na to należy patrzeć pesymistycznie? Ja myślę, że nie, dlatego że gdybyśmy popadli w pesymizm, to znaczy, że nie można by byłoby już podejmować żadnych działań i to by jeszcze bardziej przyczyniało się do tej takiej, powiedzmy sobie, trochę katastroficznej wizji przyszłości. Dlatego uważam, że należy być pesymistą i robić wszystko, żeby ta sytuacja ulegała stopniowej poprawie. Pan się nie przejęzyczył? Należy być? Należy być optymistą. Optymistą. A ja powiedziałem pesymistą? Pesymistą i ja się zmartwiłem przez moment. Okay. Nie. Daleki jestem od pesymizmu, co nie oznacza, że nie dostrzega się tych elementów negatywnych, tych, które mogą sprawiać stają się przeszkodami, przepraszam, lub mogą sprawić określone trudności, żebyśmy z tych trudności, które mamy obecnie, wyszli, jak to się mówi, przysłowiowo na prosty. I suchą stopą. I odnieśli w nieodległej przyszłości jakieś kolejne większe korzyści czy osiągnięcia. To jest trudny problem i ja nie namawiam nigdy do pesymizmu. Uważam, że mimo pojawiających się trudności, kłopotów, trzeba z tym po prostu walczyć i zawsze mieć tą docelową ideę, że musi być lepiej. Mhm. Czyli zrobiło się optymistycznie na koniec naszego programu. Dziękuję bardzo. Profesor Tadeusz Kudłacz, dyrektor Instytutu Ekonomicznego PWSZ. Bardzo dziękuję. Profesor Jerzy Kornaś, wykładowca Instytutu Ekonomicznego. Dziękuję panom za wizytę w studio. Dziękuję państwu za uwagę. Do zobaczenia.